Cześć, z tej strony Chiny to lubię. Pewnie nieraz słyszeliście o wielkich wyprzedażach, tak zwany Black Friday w Stanach Zjednoczonych. Jest jednak w Chinach coś, co jest dużo większe, a mimo wszystko o tym się nie mówi. U nas 11 listopada wiąże się Święto Niepodległości. W Chinach z szałem zakupów. Święto podwójnej jedynki, czyli 11 i 11, to tak zwany dzień singla. To czas, kiedy osoby, które są singlami, mogą sobie dogodzić, właśnie dlatego, że są sami. A jak sobie dogodzić? No oczywiście imprezy i zakupy. Zanim jednak o konkretach, opowiem Wam pewną historię. Wiele rzeczy zaczęło się, wiele wielkich rzeczy zaczęło się w garażu. Mamy Google, mieliśmy Apple. Równie wielkie rzeczy zaczęły się na przykład na studiach, czyli choćby Facebook. Ale mówi się, że dzień singla, czyli to takie uroczyste obchodzenie bycia samemu, czy to takie dogadzanie sobie, również zostało wymyślone, zapoczątkowane podczas studiów, konkretnie na Uniwersytecie w Nankinie w 1993 roku. To właśnie wtedy grupka studentów, którzy rzeczywiście byli sami, jeszcze w akademiku, stwierdzili, że czas uczcić właśnie tą chwilę i te dwie jedynki, właściwie cztery jedynki, dwie podwójne jedynki, to jest idealny czas właśnie na takie świętowanie. No właśnie, chodzi tutaj o sprawianie sobie przyjemności, czyli chodzimy na imprezy ze znajomymi, wydajemy pieniądze podczas zakupów. Wspomniałem o Black Friday i wielkich wyprzedażach w Stanach Zjednoczonych, to wyobraźcie sobie, że to święto podwójnej jedynki to jest coś dużo większego. Jak dużo? O tym za chwilę. Jak już jesteśmy przy zakupach i biznesie, to nie sposób wspomnieć o Jack Ma, czyli założycielu Alibaby. To właśnie on wykorzystał tą taką, powiedzmy, tradycję z 93 roku do tego, aby zarobić więcej pieniędzy. Gdzie na początku sklep internetowy Tmall, Taobao, czy te należące do grupy Alibaba, zaczęły prowadzić wielkie wyprzedaże. Właśnie tego dnia promocje sięgają nawet do 70%. Oczywiście teraz to już nie jest tylko Taobao, Tmall, ale to są już wszystkie sklepy internetowe. Zresztą nawet Media Expert w Niemczech prowadzi wielkie promocje właśnie 11 listopada. Oczywiście w Chinach konsumentów jest bardzo dużo. Tym bardziej, że sprzedaż odbywa się przez internet, a więc kupują nie tylko Chińczycy. I aby się do tego przygotować, a co roku skala jest coraz większa, firmy, sklepy internetowe muszą zabezpieczyć logistykę, która miałaby później te zamówienia w ogromnej ilości obsłużyć. Każdego roku w gotowości czeka około 1 700 000 kurierów. Obsługiwanych jest 760 milionów przesyłek, a magazynów jest aż 5 tysięcy. Wszystkie te magazyny oczywiście muszą obsłużyć w zasadzie w ciągu 1-2 dni dostawy do klientów. Kolejne liczby, ale bardzo ciekawe i pokazujące, jak duża jest to sprzedaż. W 2017 roku Alibaba sprzedała towarów za 168... No właśnie, pomyliłem się. Nie 168 milionów, 168 miliardów juanów. To w przeliczeniu na złotówki jest jakieś 92 miliardy złotych. Dlaczego na samym początku wspomniałem o Czarnym Piątku? Właśnie dlatego, że o nim co roku wspomina się w telewizji, w internecie. A rok 2017 i święto podwójnej jedynki i te wartości, które Wam podałem, to jest wartość 4 razy większa niż to, co każdego roku obsługuje Black Friday. 4 razy większa. Danjahao. Wo aini men. Jak są tak duże pieniądze, to musi być też show. No i właśnie każdego roku, 10 listopada, czyli wieczór przed wielką wyprzedażą, organizowana jest wielka gala, coś na wzór Sylwestra, ponieważ wtedy odlicza się do północy, do startu wielkich wyprzedaży. Podczas tej wielkiej gali są międzynarodowe gwiazdy, takie jak David Craig, Davida Beckhama, Katy Perry na przykład występowała, czy znany koszykarz Kobe Bryant. Co więcej, w tym roku Alibaba otworzyła magazyn, który obsługuje 700 robotów. Dzięki temu cała praca przebiega sprawnie i dużo taniej. Wy również możecie brać udział w tym święcie. Wystarczy na przykład wejść na AliExpress i tam 11 listopada czekają na Was duże rabaty. Dzięki za oglądanie kolejnego odcinka. Widzimy się jak zawsze za tydzień, czyli w każdy poniedziałek o godzinie 18 na kanale Chiny to lubię, oczywiście na YouTubie. Zapraszam do następnego razu. Cześć!